Siemanko wszystkim. Tak, wiem, jest 14:02. Tak, świetny youtuber, który obiecuje live o 14:00. I know, right? I know. Dużo zmian, jak widać. Dużo, bardzo dużo zmian. Zwłaszcza z live'em. Związany głównie z tym, że jest tak jakby inaczej troszkę rozłożony. Kamerka ma ładną obwódkę i tak dalej. Inna sprawa to jest tło, które raczej prędzej na odcinkach zobaczycie tak w całości, że tak powiem. Siemanko wszystkim. Siema Fire Dash. Hejka jak ja kocham takie nazwy. Pyslin House. Siemka. Siema Kmyt. Hoyo AS Speedbind. Czyli Psujus. Siema. Dzisiaj FNAF 4 będziemy ogrywać. To nie jest moje marzenie, uwierzcie mi. Nie marzyłem o tym. O, hejka Nirvana Wolf. Więc... Uwierzcie mi na słowo, nie marzyłem o tym, żeby dzisiaj tak jakby rozgrywać FNAF 4. A kto ci robił ramkę? Na pewno nie ty, Kmyt, na pewno nie. Nie no, robił mi Kmyt, aka Repcak. Zapomniałem dodać. Kolejna nowość, którą raczej widzicie, co jest donate. Czyli ogarnąłem w końcu donaty, alert subskrypcji i alert donatów, że coś tam, że jest pani Iwona, która czyta wiadomości, więc wiecie, no. Troszkę tego poogarniałem ostatnio. Nie mogę się doczekać The Bite of 83. Weź. Ja dziś przeszłam 7 nocy we FNAF 4. Naucz mnie, naumiej mnie grać we FNAF 4. O, siemka Kidaki Tuna. Naucz mnie. Naumiej mnie. Dobra, pomijając ten fakt i to wszystko, może zacznijmy tak jakby live'a. FNAF 4. Moja ulubiona gierka. Dobra, pomijając. Czy ktoś mi może wyjaśnić, jak ta gra działa? Wracając do tematu z odcinka, bo tak jakby na odcinku starałem się jak najwięcej nasłuchiwać i tak dalej, przymykałem drzwi. Tylko raz mi się udało odstraszyć Chikę. W innych sytuacjach kończyło się to tak, że zamykałem drzwi, odczekiwałem chwilę, otwierałem i idealnie na jumpscare. Więc nie smutaj. Łatwo powiedzieć nie smutaj, jakby co mam telefon. Nie smutaj, jasne. Abym sobie zagrała. Super, a ja nie. Ja to przechodzę ze względu na to, bo po prostu chcę przejść wszystkie FNAFy. Ta gra to jest najgorszy FNAF. Najgorszy pod względem strachu. Ogólnie jest zarąbista gierka. Scott się postarał nad tym. To ja Foxy... ty tylko do tego konta hasło zapomniałem. A, okej. Okay. Spoko. Witam, witam i o zdrowie pytam. O nie, to znowu te rymowanki. Hejka, Fuksja, kochanie. O Boże. Teraz zaczynam Sister Location. Chciałbym. Serious. Dobra, continue. Lecimy do Mdziaków Świat Należy. Tak. Moje nowe powiedzonko. Dlaczego ja w to gram? Dlaczego ja się w ogóle do tego zmuszam? Dlaczego? O, fuck, mam za głośno. O wiele za głośno. Naprawdę ja się boję tej gry. Wam się wydaje, że to jest takie... Ha, 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 ha. A ja się naprawdę tej gry boję. SL? Nie, SL nie jest jak dla mnie straszne. Ono jest nieprzewidywalne. Bardziej nieprzewidywalne niż straszne jak dla mnie. Jest SL. O, ale chuchło. Ale chuchło. Okej. Okay. Okej, okay. Udało mi się odstraszyć Chikę, jestem z siebie dumny. Okej. Okay. Cisza. Przed burzą. Okej. Okay.
Staram się naprawdę bardzo długo nasłuchiwać, żeby nie popełniać głupich błędów. Ale nie zawsze mi to wychodzi tak, jak bym chciał, żeby mi to wychodziło. Jest w kuchni chyba. Chyba, że to moi rodzice. Ja nie wiem. Ja nie odróżniam dźwięków. Kwiatki były. Coś tego nie widzę. Wydaje mi się, że słyszałem chuchanie. I będzie jumpscare, o ile zakład. Nie było jumpscare'a. Może jednak miał rację. Trzecia, zaczynam się coraz bardziej stresować. Wcale, że nie czytam czatu, ale... Ale you know why. You know why. Przeczytam, jak przejdę albo zginę. Prędzej zginę. O, ty szmać. Kurde. No spierdyleć, co ten Freddy taki narwany teraz? Słyszałem ją w kuchni. To była kuchnia, to była chica w kuchni. Na 90%. Moi rodzice starają się nie hałasować, jak nagrywam albo mam live'a, więc... Ale chuchło. Okej. Okay. Jest czwarta, proszę no. Wow, fuck, laga miałem. Takiego creepy laga. No lagi mam. Nie lubię tych lagów. Są nerwani. Po ciulu. Słyszałem coś z prawej chyba. Okej. Okay. Zaczynam już dźwięki odróżniać w miarę. Będzie jumpscare. Wiedziałem, że będzie jumpscare. Wiedziałem. Fuck. Super. No kurde, piąta była. Dlaczemu? Chica. Ty tempa pało. Co wy tutaj pisaliście? Jeszcze wcześniej. Tu. Mam naprawdę... O, siema Skipper. Mam naprawdę problemy z tą grą. O, siema Ultimix.
Skipper, jak widać, męczy się z FNAF-em 4. Tak jakby była piąta, niby wszystko szło w miarę po mojej myśli. I no i Chica, pozdrawiam. Pozdrawiam z zęby wbite mi w dupę. Siema, Kuros. Poczętam chwilę. Czat, odpocznę chwilę. Mamy czas, naprawdę. Nie śpieszy mi się z tym FNAF-em 4. O nie. RIP. Naprawdę mi się nie śpieszy. Bardzo mi się nie śpieszy. Tak, easy stuff, na pewno, przejdę. No, Skipper Road to 1K, no bo wiesz, no 750 to już w miarę. O, siema Roxy. Widzę, że troszkę osób przyszło. Oh god. Jak bardzo mam dość tego czwartego FNAF-a. Noc Zluga jest jedną z najłatwiejszych. Jeśli Noc Zluga jest jedną z najłatwiejszych, to nie wiem, jak ja przejdę trzecią, czwartą i piątą. Siema, Kacper Altimer. Altmaier, Jezu. Impossible. Jak już mówiłem, mam słuchawki na fulla, czekam na jumpscare. No to się doczekałaś. Ja czekam na FM od Black. A i szósta i siódma nocem, Jack. Ja nie przechodzę na razie dodatkowych nocy, co widać po odcinkach. W jedynce, w dwójce i w trójce przechodziłem tylko 5 podstawowych. Te dodatkowe sobie odpuszczam na razie. Będę liczyć, ile razy zginiesz. Tak, powinienem sobie taki licznik tutaj dupnąć gdzieś po lewo. Na przykład pod kamerką. Kurde, licznik śmierci. Ja to bez słuchawek przechodziłam, moja przyjaciółka je miała. No to fajnie. Defcant, weźcie, nie pomagacie, naprawdę. Dawajcie new game. Ej, nie, ale naprawdę mi się to nie podoba, bo ja naprawdę, to była piąta już i to było smutne trochę. Ostatnio też była piąta za pierwszym podejściem, ale wtedy miałem, ile? 3 godziny chyba są odejmowane za plusztrapa, co nie? Za gierkę z plusztrapem. To miałem kilka godzin do przodu. A teraz nie miałem w ogóle godzin do przodu. Kurde, ta Chica, no. Lubi wbijać zęby mi w dupę. Idę se zhakować FNAF-a na tyle. 2 godziny. No to 2 godziny. No to nawet jeśli. To pamięta, ja do tej pory pamiętam, że w momencie, kiedy wyskoczył na mnie Bonnie, przeskoczyła godzina na piątą, więc tak jakby przeżyłem dosłownie 3 godziny. I na mnie wyskoczył, a tak jakby tutaj przeżyłem 5,5 powiedzmy, więc no to było smutne. Dajesz radę, jak coś to padnę razem z tobą. Weź! Ja chcę to przejść! Albo odpuszczę sobie FNAF-a 4 i przejdziemy do piątki od razu, bo naprawdę. Najgorsze we FNAF-ie 5 to jest kwestia tego, że niektóre mechaniki są bardzo wredne, czyli na przykład z Phantom Foxy to i z oświetleniem. Tak naprawdę, ile razy byś nie oświetlał, i tak może na ciebie wyskoczyć. To jest i tak kwestia przypadku. Albo na przykład to z minirinami jest koszmarne. To, że one wchodzą, te trzeba strząsnąć, a tu trzeba zapieprzać z tymi zatrzaskami. To jest chore. Ale to jest zabawa po prostu prób i błędów, a tutaj to jest... Ja nie daję rady po prostu... Odróżniam parę dźwięków dzisiaj. Się nauczyłem paru dźwięków. Przede wszystkim jednego dźwięku, że jak ktoś mi huchnie, to potrafię usłyszeć, że ktoś odchodzi. Ale ludzie. Dasz radę, gdzie wierzymy w ciebie. Tak. No, wyrzekiwanie Enarda nie jest jakieś. Pikseloza. Gdzie chcesz suby zmienić tytuł na ocenianie? Ja wiem, że to jest najprostszy sposób na clickbait, żeby wszyscy mnie zaczynali subskrybować. Jeszcze zwłaszcza jak dam jako ten... dałbym bota, który by mi losował osoby tylko, które mnie subskrybują, to już w ogóle, ale ja nie chcę takich subów. Weź. Przestań. O Boże. Ja się trzęsę, ja jestem roztrzęsiony, to nie jest fajne uczucie.
Naprawdę to nie jest fajne uczucie, kiedy ja się staram coś przejść, staram się być w miarę cicho, z drugiej strony staram się odzywać do was, żeby nie było nudno. A ile bym nie próbował, i tak dostaję jumpscare dalej. Ale z jednego jestem dumny, to było pierwsze podejście, była piąta. Mamy szansę dzisiaj to przejść. Okej. Skoro idziesz oglądać fajnego youtubera, to polecam. Ja też chętnie bym obejrzał jakiegoś fajnego youtubera, a nie siebie. Naprawdę. Takiego Elevena na przykład. O Boże. No widzisz. Chcecie zobaczyć w piątej nocy? Nie zobaczysz mnie w piątej nocy, bo będę ciągle jumpscarowany. Nie wiem, czy nie zrobię po prostu tak, jak to robię z Ultimate Custom Nightem, czyli jeśli będę faktycznie robić odcinki, chociaż nie sądzę, bo mi się to nie uśmiecha zbytnio, to że będę po prostu ucinał fragmenty całego gameplayu i już będę rzucał na same jumpscary tylko. Miło, Mateusz, bo była i hejka. Dawaj UCN 50-20, nie ma mowy. Nawet nie próbuję 50-20, dobra. Nie czytam czatu, nie zajmuję się niczym innym, tylko tym. Interesuje mnie tylko to, co się tutaj dzieje. Jeśli nie będę się odzywać, wiecie dlaczego. Staram się to przejść. Serio. To nie są żarty. Ten soundtrack w tle nie pomaga, naprawdę. Najchętniej bym rzucił słuchawki i po prostu z wami pogadał. Miał w dupie FNAF 4 po prostu. A że chcę go przejść, to tak nie zrobię. Siemo, Bonson. Będziesz zaraz pod moimi drzwiami. Bo już pewnie pod moimi drzwiami stoi. O, była kroplówka. O dziwo nie. Latarka mi się przymrużyła. Czy to dobrze pamiętam, że oznacza, że Foxy przyszedł? Nie. Siema. To chuchanie jest zdradzieckie, bo nie zawsze dobrze mówić, czy na pewno ktoś słucha. Czasem to ja to robię totalnie na czuja. Naprawdę. Nie ogarniam troszkę tych mechanik. Siema. O. Nara. Cikaczu.
O siema, Chikachu. Zostaw mnie, Chika. To było szczekanie, myślałem, że to jest chuchanie. God damn it, ale ja mam schizę przez tą grę. Ja nie wiem, kiedy coś się dzieje u mnie w domu, kiedy słuchawki mi trzeszczą, a kiedy co. Ja to po prostu tego nie odróżniam. Może dlatego się tak często mylę. Migotanie światła oznacza, że frediaki się za mną zbierają. Zapomniałem. No tak. To nie oznacza koniecznie Foxiego. Zapomniałem. No tak. Najprostsza mechanika. Najprostsze do zapamiętania, jak dla mnie. Siema. No nie, no Foxy. Wsadź sobie tego pluszaka w życiu. Ryzykuję po nim. Dobra. Idziemy do Foxiego. No finally! God damn it, nareszcie. Hejka, majcie. Siema, lew z innego świata. Hejka, oficer Krzyś. Hejka, animatron Paul. Nowych osób troszkę się zbiera. Finally, I do it! I done this shit! Jak się tu porusza? Psadem. To jest ciekawostka. Fajna. To z tym założeniem maski. I zamknięciem drzwi. Ja wiem, jestem głupi, bo w sumie jakby była tutaj jeszcze jakaś tajemnica, to by to FNAFowicze już 100 razy odkryli, no ale no. Czemu by się nie pobawić? Foxy, weź! God damn it. Tomorrow is another day. Tomorrow is another night. Control to lose. Wiem. Dobra, wait. Czekajcie teraz, bo chciałbym naprawdę go złapać. No halo. A on się jeszcze nie ruszył, to jest bez... co? Okej. Okej.
Daj mi odsapnąć, nie rzucaj mnie od razu na trzecią noc. Daj mi odsapnąć, won. Nie. Daj mi odsapnąć. No fucking way. Daj mi odsapnąć przed trzecią nocą. Siema wszystkim, hejka, hejka. Czaty, budzimy się, możecie pisać, bo zacząłem czytać. Jej! No. Więc możecie się czaty troszkę obudzić. Bo chcę poczytać troszkę czatu. A nie się FNAF-em ciągle zajmować. Sister location będzie wtedy, kiedy przejdę 5 podstawowych nocy z FNAF-a 4. Standard u mnie. I'm back again. Hello, Fuksja. Again. Wreszcie udało mi się przejść drugą noc. Nie zapominać suba. Łemcio. Jak tam życie? Życie jak w Madrycie. Emczek, jesteś moim ulubionym youtuberem. Miło. Chociaż nie gadaj głupot, na pewno masz ulubieńszych. Jest, widzisz, udało się, gratulacje. No, no. Tak, tylko że plusztrapa mi się nie udało przejść. Wiecie, gdybym przeszedł plusztrapa i sobie odjął te 2 godziny, to od razu bym spróbował trzecią noc przejść, ale ze względu na to, że mi się nie udało go złapać, to tak jakby odpuściłem sobie, bo chcę odpocząć chwilę. Jestem rozdygotany. Kto mi zrobił overlay? Zrobił mi ten, Repcak. Fajnego masz Foxiego. Fuck. Zaraz zrzucę lampę, to dopiero będzie. Fajny Foxy. Chodź, usiądź tu ze mną. Zdrajca ci zrobił. Jaki zdrajca? Weź, przestań. Zudramę 10 razy skończyłem. Kurde, widzę na podglądzie, że nie widać Foxiego. Dobra, tak cię dam. O, tak cię dam. Będziecie wtedy najlepiej widać. O, dobra, od dzisiaj nagrywa... Od dzisiaj będzie nagrywać Foxy, nie ja. Nara. Oha, dobra. A tak poważnie rzecz biorąc, to tak fajnego mam Foxiego. Miło, dziękuję. Witam pana Foxiego. Średnio ci odpowiem, ja ci odpowiem. Siema, zerki. Dawaj odcinek z Floxim, jak robił to Eleven. Jak buć się. Nie zrobię czegoś takiego. Ja lubię Elevena. On jest moim idolem. I bardzo go lubię, ale nie będę od niego ściągał kontentu, okej? Okay? To, że oboje mamy pluszaka Foxiego i oboje dajemy mu duszę, to druga sprawa. Ja mam Phantom Foxiego. No, ja chciałbym mieć Phantom Foxiego. O Boże. A może zrobimy coś innego jednak? To się wiecie, no bo tak jakby przyszliśmy drugą noc, tak jakby dla mnie achievement to jest i tak ogromny. Plusztrap mi się nie udał. Ja mam Goldiego, no widzisz. Zagraj Roblox. Tylko coś szarpie. Dawaj FNAF-a 2. Ale grałem we FNAF-a 2. Znaczy... No dobra, niech wam będzie. FNAF-a 2 lubię. FNAF-a 2 mogę rozegrać. Możemy coś spróbować zrobić, why not? Why not? Ale dało mi uszy. Ta gra jest głośniejsza niż tamta. Próbujemy szóstą noc? Chociaż wolałbym to na odcinek jednak. Chociaż nie, bo ja w sumie...
Kurde, no nie wiem. MJ, jak dawaj z ekipą, wspomujemy Elkowi w komentarzach, że chcemy to wodę. Tak, będziemy mu spamić ekipą. Dobra, to poczekajcie. Najpierw to ja wejdę w magiczne miejsce, magiczny place, w którym zmienię nazwę live'a, żeby nie było szukane. Studio twórców. A Boże. Żeby nie było oszukana nazwa. Wszyscy uważaj na Goldiego. Wiem. I know. Wiem, że Goldie to sprawa. Kuros się już zgadza. Ale ja się nie zgadzam. FNAF 2. Ej, a może przybędziemy tego? Chociaż nie, dobra. Okej. Tak jak to już mówiłem na początku, ale nie wiem, czy wszyscy słyszeli, mam teraz możliwość wysyłania mi donate'ów na live. To jest raczej nieciężkie do ogarnięcia, więc... You know, jakby ktoś nie wiedział. Nie jest trudne do ogarnięcia, bo taki mam ten pasek, no ale... Who knows? Może nikt nie zwrócił uwagi. Ja mam Foxy'ego Nightmare Foxy. Phantom Foxy. No widzisz? Ja przychodzę aktualnie na Golden Freddy. Strasznie trudna. Znaczy wiesz, to jest kwestia też rozgrzania się trochę, bo to ja nie mówię, że ja to od razu przejdę za pierwszym razem. Wow, jaki to ja dobry nie jestem we FNAF-a, ale... A to jest kwestia kilku prób po prostu, że tak powiem, przyzwyczajenia się do tempa, bo wiecie, jak ja się odzwyczaiłem od tempa teraz tego FNAF-a, przyzwyczaiłem się bardziej do nasłuchiwania tamtego, to może być mi lekko ciężko, tyle powiem, bo wiecie. Bo na przykład teraz marionetka to zapieprza jej to kółeczko, a ja mogę o tym w ogóle zapominać. Bo w następnych dwóch FNAF-ach nie było czegoś takiego jak nakręcenie pozytywki, więc wiecie, no. Ja mam Mongl, no widzisz. No na telefonie jest o wiele łatwiej, bo nie bawisz się myszką, tylko bierzesz sobie, kurde, pokażę na przykładzie mojego starego telefonu, bierzesz sobie telefon i pyk, ty. Na dwa kciuki to tym, kurde, każdą noc ja mogę przejść. A tutaj musisz grać myszką i klawiaturą, przez co musisz myszką robić szybkie ruchy. A to już nie jest takie proste jak tylko klik. Klik. W jeden punkt. Więc wiecie, to jest różnica. Ja się z tego pluszowego też mam. Emiciek Ekhem. Ciekawe od kogo masz pluszaka misia z tego. Nie wiem, pierwszy lepszy gość z internetu. A nie przesadzaj z tu kukiełką. Ja gram myszkę i kontrol. No to tak. Dobra, jolo. Co mi tam? Oh fuck. Mood call. Dobra. Pozytywka. Muszę się przyzwyczaić do nowego tempa. Tak, Mangle już przyszła. Już do mnie coś idzie. O, fuck. Dobra, nie będę patrzył na czat lepiej. Fuck! Nie wyszło. Widzicie? Już się zgubiłem. Balloon Boy! O fuck, za późno i to bardzo. Bardzo za późno. Ja się nawet nie boję tych jumpscare'ów. Te jumpscare'y są takie słabe. Ale za późno, bardzo za późno. Nie spodziewałem się w sumie tego, bo niego. Myślałem bardziej nad... Balloon Boyem, że mi prędzej zaraz wejdzie. Ale cóż. Ja znam glitcha do FNAF 2.
Zagraj FNAF-a 2 od pierwszej nocy do szóstej. Nie chce mi się przechodzić wszystkich FNAF-ów, znaczy całego FNAF-a od początku. Jak przeszedłem wszystkie nocy, to po co mam przechodzić jeszcze raz? Wolę się pobawić od razu w szóstą noc, zrobić sobie ala wyzwanie mini. Dobra. Pozytywka. Najważniejsza chyba rzecz w tym FNAF-ie. Już coś po mnie idzie. Już coś idzie mi zażyć dupsko. Świetnie. Genialnie. Foxy! Pieprzaj. Dobra. Lecimy dalej. Coś do mnie idzie wentylacją. To może być albo stary Bonnie, albo nowy Bonnie, albo Chica, albo... albo Balloon Boy, albo Mangle, albo... kurde! W sumie pół okolicy. No nie. Dobra, poszedł sobie. O fuck, no! Kurde! Najmniej się... Dlaczego oni atakują zawsze, kiedy najmniej się tego spodziewa? Zawsze, za każdym razem. Chciałem pójść do pozytywki. Zdążyłem otworzyć kamerę i on na mnie wyskoczył. O, minigierka. O, give gifts, give lives. Jej. Miło, poczytam sobie czat w tym czasie. Oj, no to nie moja wina, że ktoś mnie tak nazwał. Naprawdę nie moja wina, że ktoś mnie tak nazwał. To, że ja się tak nazywam, to jest tylko dodatek. Całe osiedle idzie po twoje dupsku, dokładnie tak. Ja się nie boję tego FNAF-a. To jest bardzo ciekawe, bo to jest... FNAF, którego uwielbiam, i to jest FNAF, którego się totalnie nie boję. Nie boję się jumpscare'ów, nie boję się niczego. Niczego, po prostu niczego. To jest jedyny FNAF, którego się tak nie boję. We FNAF-ie 3 to jeszcze się Shadowów bałem. No, Boże, fantomu, bo przecież taki Freddy z dupy mógł się po prostu pojawić, na ciebie wyskoczyć. To było lekko creepy, czasem można było się wystraszyć. Ale w sumie faktycznie można by było zrobić coś takiego, że nie wiem, no dało się po prostu ich bardzo łatwo odstraszyć. Na jednego się nie patrzyło, na drugiego się nie patrzyło, było fajnie. Ale taki Foxy albo Chica, którzy czyhali na ciebie, to też nie było zbyt fajne. Cofnij kontrol cały czas i załóż maskę. I co? I niby to jest ten glitch. Nie wiem, nie skorzystam. Nie skorzystam, nie chcę tak przychodzić żadnej nocy. Chyba że piątą mogę tak spróbować przejść, bo piątą już przeszedłem tak czy siak. Ale nie zwracaj na to uwagi, że ktoś cię tak nazwał. Oj, dobrze. No. Dobra, ja muszę na razie lecieć. So, miłej gry, life i papaski. Jak coś to brief. Okej, papa. Te fanarty z tyłu. No te fanarty z tyłu to była moja inicjatywa. Wydrukowałem sobie chyba 10 i tak sobie poprzyklejałem. Tutaj jest z tego co wiem 2, 4, 6, 9, bo jeden mi się nie zmieścił. Inna sprawa, że go nie chcący rozciąłem. Powiem tak, mogę spróbować tego glitcha, ale cofnij kontrol, to znaczy ciśnij kontrol, czy co? Bo nie rozumiem. Kontrol i załóż maskę. Ja mogę spróbować, ja się nie boję tych jumpscare'ów. Ale to na piątej nocy, żeby nie było czegoś, że popsuję sobie zabawę.
Zobaczymy niby tego glitcha. Nie sądzę, że ten glitch zadziała, bo Puppet mnie zabije w tym czasie. Chyba, że nie tak coś robię, nie wiem. Wtedy masz światło w hali, tam gdzie jest Fox i masz maskę. Tak, tylko że to możliwe, że działa to tylko na telefonie, jak widać. Bo tak jakby trzymałem cały czas kontrol, ale jak założyłem maskę, to kontrol mi się tak jakby sam wyłączył. A jeszcze jest Puppet, więc no... No bo zobaczcie, jak przytrzymuję kontrol... Ładuj się. Zobaczcie, jak przytrzymuję kontrol, okej, jest światło, ale założę maskę i światło gaśnie. Mogę jeszcze ewentualnie tak robić. Może znajdę nowego glitcha na FNAF 2. I to by było zabawne. Puppet po mnie idzie. Tu ten Puppet idzie. O, siema Puppet. Najgorsze jest to w tych jumpscarach, że teraz tak jakby wyskoczył ze ściany. Okej. Okay. No to nie wiem, może u ciebie działa, może ja coś źle robię. Trzymałem cały czas kontrol i założyłem maskę, nie działało. I don't know. Zagraj Minecrafta. Nie mam ochoty jakoś w Minecrafta zagrać. Spróbujemy jeszcze raz w szóstą noc przejść. Niepotrzebny mi jest ten glitch, I don't care. I tak bym glitchem nie chciał przejść całej gry, bo to psuje zabawę. Chodziło mi raczej o to, o ciekawostkę, czy to naprawdę działa. O, oh, fuck. Przegrałem. O, tak, przegrałem. Jak ciut przegrałem. Ciut to. Mam pomysł na live. No jaki?
Aha, Foxy? Myślałem, że jednak Puppet mnie dopadnie prędzej niż Foxy. O Boże! Dobra, I don't care about this shit. Tu 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 W ogóle kto jeszcze nie wbił, to zapraszam tutaj. Bo tak jakby tutaj są informacje o live'ach, informacje o odcinkach. Informacyjne, o zobaczcie. Bot to automatycznie wysyła, więc nie musicie się martwić, czy wyślę coś za późno, czy coś. Na przykład tutaj okej, popsuł się. Faktycznie, 21 dopiero napisał. I w ogóle, ale... Zapraszam na mój Discord, bo tak jakby no... Dużo się dzieje, można się pobawić, popisać z kimś. Itp. Nie będę grał w Robloxa, Jezu. W Robloxa grałem kiedyś, dawno temu, może... Troszkę. Więc zapraszam tutaj na Discorda. Ja wam tutaj linka może prześlę. Wait. Gdzie ja to mam? Tu mam. Nie to, nie to. Oto. Polecam pisanie do bota najważniejszych rzeczy, które chcecie mieć na dłużej. Ja wam tutaj wyślę może. Jakby ktoś nie wiedział, może. Zamknij mordę. Nie wiem, kto to jest w ogóle. Jakiś MDziek. A, za dużo znaków. No, rip. Szkoda. Trzymajcie, jakbyście chcieli. A i tu, no, może ktoś się skusi. Formalnie co do tych donate'ów, które tam sobie ogarnąłem, to spokojnie. Nie jestem sprzedajny. Nikt mi nie wmówi. Więc trzymajcie, jakby ktoś chciał wbić. Naprawdę fajna atmosfera zwykle tutaj jest. Aktualnie jest mało osób. I dobijamy w ogóle 100 osób na serwerze, więc. Może dobijemy. 4 łapki w dół. Zdążyłem się przyzwyczaić. Like serious. A może pośmiejemy może się z czegoś. Ej, ale mam pomysł. Dawajcie, będziemy oglądać jakieś śmieszne filmiki, albo nie wiem, albo Elevena sobie obejrzymy. Jakiś fajny moment z Elevena. Jak myślicie? Jak dla mnie to jest bardzo dobry pomysł. Like serious? Śmiejemy się, bo śmiech to zdrowie. Lecimy. No to się zapisz. No, zapisały się wszystkie zmiany. I teraz tak. Eleven FM. Ja wam pokażę tutaj takie moje ulubione, które męczę już bardzo długo i z którego nadal mam bekę. Skurwysynie, po moje dupsko. Szybko, lecz się, lecz psychikę, szybko, już jest wszystko dobrze, kwiatuszki, stokrotki, mlecze, wiosna. Wdychaj wiosnę! Wdychaj wiosnę. Ja tą skrzynkę sobie odpuszczę, nie? Ech. Ja stąd spierdalam w trybie teraz natychmiast znał. W trybie teraz natychmiast znał. B. He. Kurwa. Fuck! Fuck! Skąd to przyszło? Nie skacz! Głupi kotkie, nie skacz! Nie. Dlatego nie chcę grać w Katmarię. Ja nie mam cierpliwości do takich gier. To do czego on odlicza? Co się stanie za... Ej, tam u was. O nie. Jak wam mija dzionek? Oglądacie ten film rano czy wieczorem? Mam nadzieję, że bardzo późno w nocy. I see you. I see all of you. I can see into your souls. What the fuck? Mm.
O ja pierdolę, to wychodzi mnie goni, to jest jakieś czarne, dzieckowate coś, ja spierdalam. Nie chcę space, nie chcę space. Space not, not here, not in this game. Jakieś czarne dziecko. Space! Nie! Nie, żebym był daltonem, ale... Ja fuck off! Jak może być tu gnera? Pozdrawiam. Okej. Okay. To teraz? Tam jest jakiś kręg, tam był kręgosłup. To był ten kręgosłup z tego. Tam był kręgosłup. Okej, okay, dobra. Take the key, put it in a hole and slap your ass very hard. Ty 11 jest zepsuty. Świetnie po prostu. Nie mówię normalnie żart twojego życia. Słuchaj. Nie, no czemu? No, bo mam exposure, patrzcie, gdzie jest exposure, ale mam piętą AM, co się dzieje. Spierdolaj. Ja pierdolę. A więc ona tutaj jest. Mam tu szatniczkę, nazywa się Łapek. Oto on. FN. Mały Łapek. LFL. Łapek. Żyjesz ty. Hej, Kowal Fixie. To było. Co to jest? Było blisko. Łapek. Rip. Nie. Okej. No, shut up! Idź już stąd! Bo coś przyjdzie po moje dupsko! Skąd ja? Wiedziałem! Co to kurwa jest? Takie buty. Kozaki. Gumiaki. Ej, nie! Gdzie ty jesteś? Ej, stary, ja nie wiem nawet jak się... What's your fucking name? What the hell? Idą, skurwysynie, po moje dupsko. Już ogarnąłem, jak ona działa, czyli jeżeli tutaj nie ma so... Dlaczego, aby... Czaszka przychodzi z prawej strony, a ten z tej. Bo może... Aha, fuck! Fuck! Chmurko, czemu mnie to mnie zabija? Chmurko, co ja ci zrobiłem? Chmurko! Czemu? Nie, czemu mnie chmurka zabija? Chmurko, czemu? Bo tak! Pacowało! Hi, I'm Flumpty Bumpty. I'm an egg. O nie, to jest creepy. To jest bardzo creepy. Okej. Uwierzcie mi, bym się podobnie zesrał, jakby ktoś tak mnie z jumpscare'ową nagrał. Uwierzcie mi na słowo. O kurwa. Ja bym chciał... A ja co bym chciał? Nic bym nie chciał. Ja bym chciał, żeby to przestało. Dziękuję. Fucking fuck! Korupt signal! Sygnał mi koruptuj, kurwen machen! Mam zgasić światło? Bo przyjdzie czy coś? Nie, ja nie wiem, co mam robić. Na razie muszę... Nie wiem. Dlaczego nie odpowiesz na moje pytanie? Krew wygląda na świeżą. Zajebiście, no same dobre. O! Jestem teraz wybrudny jak kobieta w ciąży z okresem.
To się wyklucza. Nieważne. Zważam tą kartkę. Skup się na kartce. O! Kręgosłup mnie zaatakował, okej. Okay. Nie, bo to już mi nie działa. Ja jebie! Ryzu, dupa, sraka, odbyt! Ale gdyby to było tylko w jakimś większym obszarze, odtąd załóżmy, do... Ja pierdzielę, co? Nie, proszę, nie, co? Ty pizdo! Co się stało? Kurwa! I am bound so hard. O Boże. Nawet dupy nie czuję. Wtedy ona poleci którymś z szybku wierzę. Coś może to źle działa, nie wiem, może... What the fuck w ogóle? Moment, dobra, teraz... Jezu! On tu jest i on się ze mną bawi w penisa i dupkę. W kotka i mieszka. Family friendly content. Pierdzielę tą grę. Dzięki wielkie za obejrzenie tych fun moments. Mimo tego... No to fajnie. Bo to też jest dobre. Klepiające światło z napisem exit. Klepiające światło z napisem exit właśnie mnie zabiło. The fuck? Dlatego chcę kupić Hello Nigel, ja chcę się w to pobawić. Zwracali po imieniu, będzie między nami zupełnie bardziej lepsza, miła atmosfera, nieprawdaż? Kyle, what the fuck? Co ja pierdolę, co jest grane? On był przed... Gdzie? On był? On wlazł do domu, łamiąc... On sobie rozjebał szybę. Pewnie, kotek se przejdźmy, jasne! Co za problem? Co za problem? Hej, ostej! To znak, żebym zamknął kanał. Hej, z tej strony Elevena, to jest ponownie Hello Nibo! No co to powiedziałem? Znowu będę musiał wyciągnąć wszystko, bo ludzie w internecie nie wiedzą, co to jest ironia albo sarkazm. W sumie zostawię to. Film będzie dłuższy. Reklam więcej będzie można wjebać. What the fuck, Kyle? Je... Naprawdę? Nic tam nie ma? Mamy lornetkę, czy możemy jej użyć? Fucking... Kiedy Hello Neighbor? Co on tam kombinuje? Musisz być na tyle wysoki, żeby się schować. Wcale się nie zesrał, w ogóle. O kurwa! Mam wytrych! On atakuje tylko mnie? Obronny rekin? Na złodziei? Obronny rekin? Na złodziei? A jakby jeszcze podlewał te kwiatki, to by było spoko, ale nad nimi stoi. Długo będziesz tutaj stał? Kyle! Są rzeczy do zrobienia. Kyle! Teraz Kyle myśli, teraz Kyle ma mózg, albo udaje, że ma mózg. Myślałem, że go tu nie ma. O Boże. Jakim byłem debilem? Taki! Po to mamy... Teraz ogarnąłem, po co zamrażamy wodę z tyłu. No geniusz, no. To tyle? Nie. Daj lewę, kiedy Hello Nibo Alpha 2, bo już wyszedł artyk. Nagraj albo on subpodpiszą. Ale... No, to w sumie wyrzuciłeś mnie tak pół metra dalej i zamknąłeś drzwi. No spoko. Okej, podejdź i ten klucz zabrać. O kurwa. O, trzeba karty! O nie! Zostaw mój łom! Dobra, to jeszcze możesz. To jeszcze możesz. Pomożemy. Twilight urodzić. Czego kurwa klaszesz? To jest mój kanał! Popatrz. Mikrofala. Thank you.
Chcesz trochę miłości? O nie, Undertale! O nie! Daj, tym tą wielką czcią. Hell on nigger. Umieraj, gain teraz! Macie całą czekoladę i musicie wybrać tylko trzy kostki. Które wybierzecie? No dobra, wszystkie są takie same, ale to... Okej, źle porównanie, zapomnijcie o tym. Czujesz to? Wdychaj wiosnę. O kurwa. Ja chciałem lekcję! Ja chciałem lekcję. Przepraszam! Nie chciałem, to było się rzucało i na nią złożę. What? Pomarańczowe pachną na pomarańczową. Pachną na pomarańczową. Pachną pomarańczą, no wiecie. A, mandarynka, nie pomarańcza. Ale... Rozmawialiśmy o tym. Już ci to mówiłem poprzednim razem. Ja mam... Gratulacje! Zjebałeś puzzle. O nie. Ja to nie ja, działo słab. Tam pobiegł. Sorry. Tak, troszeczkę się spóźniłem, bo wiesz, zdarzyła się taka sytuacja, ludzie mnie zaczęli jechać w komentarzach. Co? Ty jesteś sam uczony na siebie samego? No sorry. Jebane. Please! Idź szybciej, bo my wszyscy już znamy tą grę, wiem jakieś zakończenie i do tego szybciej zależy twoją reakcję, bo powinieneś znać, ale idź szybciej! Ta muzyka nie napełnia mnie determinacją. Wiecie, czy mnie ta muzyka napełnia? Bólem głowy. Nawet się nie umyłem, nie wziąłem prysznica, jestem ledwo ubrany, o Jezu, widać mi pindolka. Stary, spoko, nie przejmuj się, nie jest taki zwykły, nie żyje. Hell, o nie. Widać mi pindolka. Nawet jeżeli skrzywdziłeś innych, nie skrzywdziłeś żadnego pająka. Oczywiście zakładam, że w innej, alternatywnej wersji tej gry jest to, że nie skrzywdziłem nikogo. Ale że zabiłem Toriel, to muszę mi to grać. Okej, idziemy dalej. Słuchaj, z tego co się dzieje z tą grą. Czy to mój ukochany? Oh god! Ubierz dupę! 19 lat i już zmarnowałem całe moje życie. W sumie mogłem to samo powiedzieć. Yes! Yes! No! Wybacz. To może wrócę podwoją! To jest mój mózg. No szedłeś do Discorda? Fajnie. Idziesz sobie do sklepu, a tu takie drewno będą ci wpierdolić, no i co robisz? Z dresu nie przegadasz, tam nie ma przycisku mercy w ogóle. Ja i moja żona będziemy się tobą opiekowali tak tylko jak będziemy mogli. O kur... O nie, o nie. To nie ja, nie ma mnie. Wychodzę, koniec! Koniec streama! Koniec streama! Żegnam! Usuwam kanał! Co? Wszyscy dobrze wiemy, że jest milion złych miejsc w internecie, ale najgorszym jest to! Gówno prawda! Nie, nie. Jest jeszcze forczon. Chyba ktoś wyraził. Michał, wracaj. Michał, przepraszam. Nie no, genialne. Świetne. Dobra, wiecie co? Live'ik ma godzinkę. I myślę, że nie najgorszym pomysłem byłoby zakończyć go już. Było fajnie. Przeszliśmy jedną i... Jedną noc FNAF 4. Pobawiliśmy się we FNAF 2 w szóstą. Poglądaliśmy LFLena. Tak. Więc Michał Kluski czekają. Więc no. Who knows, who cares? I tak tego nikt nie ogląda oprócz Majci, która jest tutaj... dobra, nie powiem tego głośno. Która tu jest moderatorką, tak, o to mi w 100% chodziło, nie miałam niczego innego na myśli.
I Mateusz, więc tak jakby, no tak, dużo oglądających. Pisze mi, że 6, nikt się nie odzywa na czacie, pozdrawiam. Więc wiecie, to będę chyba kończył. Ja też oglądałem. No, no to czego się nie odzywa, kurwa? I co? Teraz cię zwyzywałem i wychodzi na to, że cię zwyzywałem. Dobra, nie. Ale nieważne. Ale dobra. To by było chyba na tyle na dzisiejszego streama. Myślę, że było ciekawie. Ciekawie, miło, fajnie, family friendly content i w ogóle. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach, filmach, live'ach, nie wiem, kurde, funny momentsach, coverach, cokolwiek, fanartach. I cześć!